pierwszy kebab, który jest robiony, jest w dzbanie, który nazywa się Tonir. Jesteśmy dzisiaj na osiedlu Lecha w Poznaniu. Za moimi plecami Tonir Grill House i wejdę tam za chwilę i pokażę wam, jak wygląda rzemieślniczy dobry kebab. Tonir jest to gliniany piec w kształcie dzbana, w którym przygotowywane są ormiańskie dania. My wybieramy kebaba lula w lawaszu z mięsa wołowego grillowanego na szpadzie, jak jego również drugą wersję z baraniną. Mięso, jak również autorskie sosy są produkcji własnej lokalu. 30-centymetrowy potwór wypchany baraniną wpada teraz do moich ust. Za 2 30-centymetrowe kebaby płacimy 47 zł. Mięso idealnie wypieczone, nie jest zabite drugi raz, jest soczyste. Dodatkowo te przyprawy oraz warzywa i ostry, przyjemny sosik robią niesamowite wrażenie na kubkach smakowych. A Tonir również jest fajną ciekawostką. A co wy sądzicie o tym wynalazku? Siądzie? Jedliście już kiedyś coś z kuchni ormiańskiej? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.